Tu właśnie go trzymam, mam rękę na grzbiecie. Tak, na tyle mi pozwalał. Agresja w tym bezrogim łbie to była szalona. Także był bardziej może niebezpieczny niż te, które miałem z rogami. Bo tam był moment i on atakował. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dwa dni temu spadłem z płotu. Weszłem, po prostu pośpieszyłem się, zamiast postawić drabinę czy jakiś tam, jakiś stołek, no cóż. Weszłem na płot żerdzi, żeby podwiesić kabel ze słupa elektrycznego i buty miałem stare, podeszły, wyślizgane, a nowe leżały w tym czasie, już leżały w domu, tam na strychu czy w kotłowni. Weszłem w tych śliskich butach, żerdź była oślizła, bo to było po deszczu. No i tam kabel podwiesiłem, obróciłem się, miałem schodzić i nogi mi. Pośliznąłem się, poleciałem plecami po prostu na żerdź. Obiłem się po prostu. Przez moment ciężko by mi było złapać oddech, ale nie myślałem, że to no, jest groźne tam. To nieraz tak było, że człowiek gdzieś tam przewróci się, otłucze. Mówię, samo musi przejść, no ale czuję, że tam zbiłem sobie prawą stronę pleców powyżej pasa. Czuję, że mnie tam łupi. No nie jestem zbyt sprawny, chociaż mam swoje obowiązki i muszę iść tam. Po prostu idę przez siłę, bo mam do napojenia kilka cielaków, rano doję te parę krówek. Bysia wyprowadzam w pole. No teraz to odbywa się tak, że wyprowadzam go z obory i z przedniego koła ciągnika albo z obciążnika go dosiadam, bo inaczej nie, jest niemożliwością, żebym normalnie dosiadł go tak z jakiejś bruzdy czy tam z tej szyny, co stoi przy starej kuźni. Absolutnie, ból by mi nie pozwolił. No i cóż, a na polu znowu jest gimnastyka. Plecy bolą, wyrwać te dwa pale. Teraz popadało, na polu jest mokro. No niby lżej już się pale te wbija, ale wyciągnąć je, wiadomo. No trzeba się przyłożyć. Podkład włazi w miętko ziemię, no i trzeba sposobów gimnastyki, a plecy bolą. No ale nie ma, zmiłuj, jak to się mówi, trzeba zwyciężyć samym z sobą. No nieraz tak było, że człowiek musi iść przez siłę. No ja się nie poddaję, jak już padnę całkiem i nie mogę wstać, no wtedy nie pójdę. A jak mogę iść, no to idę, tak jak powiedziałem. Ze względu na stan zdrowia, że się obiłem, no niestety musimy przesunąć ten odcinek, kiedy miałem opowiedzieć o młocie, kiedy miałem zakopać ten pień pod kowadło, zacząć to, że trzeba by było ten młot odkręcić od tych śrub, które go trzymają i podnieść go koparką, przesunąć trochę, przynajmniej na jedną stronę, na bok, żeby po prostu łatwiej było zakopać ten pień. No i to wszystko niestety musimy odłożyć na ładnych parę dni. No jak zwykle ja do lekarza nie poszłem, bo do lekarza to mnie musieliby zawieźć nieprzytomnego. Po prostu mam takie swoje zasady, których się trzymam. No a skoro mogę chodzić na nogach, no to samo musi przejść. Jedyne lekarstwo to maść. Posmarować się maścią, ile tam sobie sięgnę. Wierzchem dłoni, no i wszystko. Także sprawy błota kuźni musimy odłożyć do czasu, aż wydobrzeje. Opowiem Państwu o bykach, które miałem dużo lat wcześniej, które ujeżdżałem. Opowiem je, jak kupywałem je, jak coś o ich charakterach. No i jak to było z ich obuczaniem, ujeżdżaniem. No i tam też były różne przygody, i dobre, i złe. No cóż, muszę się... Ciężko mi stać, cholera. A, mogę się wyprostować, ale trzeba się do tego przyłożyć, o.
Mogę się wyprostować, ale łupi mnie, w plecach łupi. Moje byki oczywiście nie mam wszystkich, bo dużo lat się tym zajmowałem, ale nie było komu wcześniej tego po prostu sfotografować, sfilmować. No cóż, tylko żałować, że nie poszło to wcześniej. Cóż, mam tutaj byka. To był byk Simmentaler. Też miał na imię niedźwiedź. Też miał na imię miał po prostu niedźwiedź. No nie mówię też, tylko przepraszam. Na imię miał niedźwiedź. To był byk syna Radka. To był byk naszego chowu. Bardzo fajny był byk. Był po prostu od naszej krowy po sztucznej inseminacji. No i jak już ważył w granicach 370 kilo, około 400 kilo, to zacząłem go wyprowadzać po prostu na okulnik. No i raz zdarzyła mi się taka przygoda. On już na okulniku sobie tam zaczynał, jak to byk. Zaczynał wojować, to stodowe but, to tam płot but, to sobie tam podskakiwał, ganiał, próbował buszować. No i cóż, poszłem raz. Powiem, że trochę go zlekceważyłem, bo wtedy on ważył około 400 kilo, ale jak go wziąłem prowadzić, wziąłem go po prostu na kantarek i jakiś tam bodajże jeszcze miał sznur na rogach, ale prowadzić go przez podwórko z tego okulnika do obory, to zaczął mnie atakować. No a synowie śmieli się, że ojciec walczy z bykiem, a on mnie rzucał na jedną, na drugą stronę, ledwo mogłem go opanować, bo wiadomo, zwierz, który już ma około 400 kg, to ma siłę i bez kółeczka nosowego. I wtedy ja go doprowadziłem do obory, ale to było dla mnie już takie no, trochę ryzykowne, bo mógł mnie poturbować. Gdyby mnie zwalił z nóg, no to no wtedy byłem oczywiście dużo młodszy i na pewno i silniejszy. Udało mi się go wziąć na obory, a później do Radka mówię, wiesz, już on staje się niebezpieczny, musimy go kółeczko do nosa. No i założyliśmy mu kółko. Byk był u nas dorósł do wagi 900 kilo. Jeszcze w międzyczasie ja go ujeździłem. I pamiętam, że miałem z nim taką przygodę. Jechałem dookoła podwórka. Jeszcze żona na mnie krzyczała, świętej pamięci. Po co się wygłupiasz? I po co na tym byku jeździsz? Przecież on może cię zwalić. No i było raz tak. Wypuściłem go na okulnik za oborę, dałem mu luz. Już miał stałe kółko w nosie, ale wtedy ważył już w granicach na pewno może 700, ponad 700 kilo. No i byk chodzi sobie, to wierzbę bodzie, to. Ale zaczął rozrabiać. Stała dmuchawa, leżąca, tak zwana pozioma. Dopadł do tej dmuchawy, zgniótł rurę, tą, która z dmuchawy siano po prostu dmuchane było na oborę. Po prostu zgniótł dmuchami tą rurę. Tą rurę dmuchawy zgniótł, po prostu zaplaszczył ją na jednej stronie tak porządnie, jak się przyłożył. A później, jak krzyknąłem na niego, to on dopadł z drugiej strony i ta dmuchawa była stała na ziemi, przecież to ciężka jest z rurami. Złapał ramę i podrzucił ją do góry i puścił na ziemię. No ja myślę, no tu żarty się kończą, muszę go zabrać stąd, bo on będzie mi broił. No a Bysiu broi. Cóż, Bysiu, idę do niego, idę. I chcę mu dać suchy chleb, ale jemu coś, jak to się mówi, nie pasowało. Już prawie miałem go i on zrobił taki szybki ruch głową, i już nie zdążyłem go złapać za kółko nosowe, a on moment i jak to się między rogami łbem, nie mocno, ale trącił mnie w piersi. Jak mnie trącił w piersi, to ja fiknąłem na trawę do góry nogami. No i to był, jak to się mówi, trzeba szybko się obronić, no bo przecież przygwoździł mi łbem do ziemi, by mnie zabił, to moment jest. Tylko jakoś tak opatrzność boska dała mi taki pomysł, że nogi podkurczyłem i zdążyłem go piętami kopnąć w nos. I widocznie skutecznie, bo on zrobił taki unik na bok, a ja w tym czasie mogłem zerwać się na nogi i szybko zwijałem za płot. No, byłem uratowany.
Później żeśmy sposobem go napędzili na oborę, pomogli mi synowie, oczywiście sposobem. No i tu się żarty skończyły, ale później miałem jeszcze jedną przygodę, że oczywiście on do jazdy to był dobry. Wsiadało się na niego i szedł posłusznie, mogłem na nim jechać. Objeżdżałem podwórko dookoła i stodołę. Właśnie przejeżdżałem za stodołą i zrobiłem mały błąd, bo jechałem zbyt blisko stodoły, a jemu coś tam podpasowało, że złapał rogami te wielkie zwierzęje od stodoły i moment i trzy deski wyłamał razem z tym pasem, który jest od środka nabity jako, no, jako główne no, rusztowanie, skosiak tam jest i dwa pasy są, do których się przybija deski, nawet trzy, bo to są wysokie wieżeje. W moment wyłamał mi trzy deski. No i wtedy wziąłem sobie tak, no że nie można po prostu go tak puścić, bo luzem, bo jak się go puściło na okulnik, to dopadał do stodoły, obrywał deski, po prostu broił. Jeszcze takie zdarzenie pamiętam ciekawe, że jak przyjechał człowiek, który miał go kupić, no kupił go oczywiście, no i pracownik tego człowieka bierze sznurek do ręki i będzie brał go za rogi. Ja mówię, chwileczkę, on go poprowadzi, ja mówię, chwileczkę, panie. Byk miał kółko w nosie. Ja mówię, ja go poprowadzę, jak pan go weźmie za rogi, to on pana do ściany jak przystawi, to nie ma pan żadnych szans. Bo on taki był. Za rogi nie szło go prowadzić. On od razu szybko atakował, że tam człowiek, ach, już wiadomo o co chodzi. No wziąłem sznurek, przeciągnąłem przez kółko nosowe i byka wprowadziłem na... Jeszcze powiedziałem dla tego człowieka, który prowadził ten skup tego bydła, że to jest byk ujeżdżony, mogę na nim się przyjechać, rękę mogę podać i do zakładu stanąć. A człowiek coś o mnie tam słyszał, mówi, nie, ja z panem nie będę się zakładał. Nie, nie lubię hazardu. Wybrnął sytuacji. No i cóż, to była historia tego byka. Nazywał się Niedźwiedź, był ładny byk Simmentaler. Dochowaliśmy go do wagi prawie 900 kilo. No. Tu jest następny byk. Też się nazywał Niedźwiedź. Tego byka to kupiłem u kolegi w Knipach. Tak, miał jechać po prostu na bazę na mięso. Ja mówię, to tak ładnego byka sprzedajesz na mięso? Mówię, Władek, ja od ciebie go odkupię. No żeśmy się dogadali. Ja tego byka odkupiłem. A jeszcze pani wtedy mówiła, jak go mieliśmy go zważyć, to jeszcze on tam też wyciął numer, bo pięciu ludzi to on nas porozrzucał, on wtedy ważył 600, dosłownie 600 kilo. I jak żeśmy go wzięli prowadzić, bo był napędzony na obory, z obory na, przez podwórko mieliśmy przeprowadzić do garażu, gdzie była waga do bydła, ale pięciu nas było. No ja miałem kleszcze nosowe i byka prowadziłem na tych kleszczach. No pozostali cztery to mieli sznury na rogach. I jak wyszliśmy na podwórko, to byk zrobił szybki. Tak jak byki zachowują się na rodeo. Jak się obrócił w jedną stronę, to tych z jednej strony porozrzucał. Jak się obrócił na drugą stronę, to tylko w powietrzu żeśmy latali. To lataliśmy tylko w powietrzu. Sam gospodarz Władek miał długi sznur, jak ruszył ten byk w pole, to Władek ledwo zdążył nogami przebierać, no i w moment i zgubił Władka i pognął ze sznurem. Drugie podejście, wzięliśmy go do obory, znowuż wyprowadziliśmy na podwórko, a byk znowuż jak zaczął szaleć, to tylko żeśmy w powietrzu latali. Ja wśród tych było nas pięciu, wśród tych pięciu mężczyzn byłem najstarszy, mówię, słuchajcie, nie damy rady, po prostu byk jest nieobuczony, nie damy rady, trzeba go sposobem na przyczepę, a u mnie zważymy, przypuśćmy za tydzień czy dwa i dogadamy się. Władek mówi, dobra, dogadamy się. No i sposobem wzięliśmy go na przyczepę, po prostu sposobem. Długi sznur na przednim borcie, przyczepę żeśmy wstawili dosłownie w drzwi. Drzwi żeśmy domknęli do przyczepy, także bezpośrednio byk szedł po mocnej klapie. Sznur był przełożony przez kółko na przednim borcie.
z dwóch z nas podciągało, a ci trzej pozostali, to tam go trącali kijkami z tyłu, no i byk krok po kroku, jak trochę ruszył do przodu, to żeśmy ściągali sznur na przekładkę. I tym sposobem dostaliśmy go na przyczepę. Jeszcze zanim go uwiązałem, to poszarpał przedni bort rogami, tylko drzazgi leciały. No ale, a tam jakimś sposobem go zdołałem ten łańcuch mocny na szyjnik uwiązać mu do drugiego kółka i przywiozłem go do gospodarstwa i też sposobem go napędziłem na koniec. Ale już okazało się, że ten byk no jest agresywny, ale jest bykiem, jak to się mówi, do rady. Bo po dwóch tygodniach to już ja dałem radę go na wagę wprowadzić. Oczywiście przez te dwa tygodnie ja do niego tam, jak to się mówi, rozmawiałem z nim, tam próbowałem mu chleb dać i jabłuszko i jak to się mówi, łagodnie, sposobem. I był bardzo dobry byk do nauki, naprawdę był bardzo dobry byk. To jest ten sam byk, stoi w oborze. Tak? Ja go po pół roku, to ja go normalnie ujeżdżyłem, mogłem normalnie, swobodnie na nim jechać. Kiedy zaczynałem go ujeżdżać, tak jak tu widać na zdjęciu, to sąsiad za płotu, który ma plantację drzew iglastych i krzewów ozdobnych, to widział to za płotu, to mówi, powiedział do mnie później, gdzieś na drodze mnie spotkał, że pierwszy raz takie coś w życiu widzi, że człowiek potrafi byka dosiąść, ale to było tak, ja dosiadałem byka, on mnie zwalał na trawę. Było krótkie hopiek na rodeo, długo się nie mogłem na nim utrzymać. Nawet nie miałem popręgi wtedy. Zakładałem jakiś sznurek, próbowałem tego przez kłąpi pod pierś i na kłębie chwytałem się tego sznurka, no ale wiadomo, jak byk zrobi tak jak na rodeo, to ciężko na nim się utrzymać, nawet kowboje za długo nie wysiedzą, prawda? No i to samo było to. Ale uporem, sposobem, po pół roku go jeździłem, mogłem na nim wyjeżdżać na koniec swojej działki. Tam mu dawałem luz, on tam rogami wojował. Tam były takie czarne bzy i krzaki łozy, to całą skarpę, to prawie te wszystkie krzaki wyłamał. Ale jak go brałem z powrotem, żeby przyjechać na nim do domu, wsiadałem na nim z wysokiej miedzy, to było łatwiej mi go dosiąść, bo on taki za bardzo nie był taki w polu do dosiadania dobry. Zawsze starał się na bok odskoczyć, ale jak już dosiadłem, to pierwsze gdzieś 150-200 metrów to szedł normalnie dobrym cwałem. To był cwał. Utrzymywałem się na nim, a później zwalał, szedł normalnie. No jeszcze taka przygoda mi się z nim zdarzyła, że kiedyś wracałem z pola, bo pojechałem po prostu z nim na spacer, a synowie byli gdzieś z 200-150 metrów, może niżej, kosili trawę bykom, które stały, cielakom, które stały w tym czasie na oborze i widzieli ten byk sobie normalnie szedł fajnie truchtem, ale to było trochę tuż po deszczu i na drodze była kałuża i nie wiem dlaczego. Raptem byk przed to kałużą zahamował, a ja się tego nie spodziewałem i wyleciałem bykowi przez łeb i wpadłem w błoto. I o dziwo, byk mnie nie przygwoździł, znaczy, że tylko po prostu powąchał mnie. No ja wstałem z tego błota, a synowie w śmiech, bo widzieli to całe zderzenie. Po prostu ostro zahamował, jakby się przestraszył tej kałuży, czego ja się po prostu nie spodziewałem. No i też się nazywał Niedźwiedź, był fajnym bykiem, dotrzymałem go do tony. Nawet jeszcze opowiem takie zdarzenie, że kiedyś pojechałem wierzchem, to był dzień Wigilii, trochę mrozu, ziemia przyprószona śniegiem, fajnie było. Najpierw odwiedziłem moich szwagrów, zaśpiewałem im kolędę, oczywiście siedząc na byku, no było fajnie, a później pojechałem pod plebanię i zaśpiewałem kolędę dla księdza proboszcza. To ksiądz się za głowę złapał i mówi, że nigdy w życiu takiego kolędnika nie widział. To był ten fajny byk. Był bardzo mądrym bykiem, był oj lepiej był ujeżdżony niż ten. Bo ten, którego mam, Ali, to jest po prostu, jak to powiedziałem, uparty i trudny uczeń. No, ale czegoś go tam też nauczyłem. No. Tu mam.
Tu mam następnego gagatka. 100% Limousin. Bezrogie. Tak on, ta linia tych byków została wychowana, że znaczy tam coś genetycznie było. Nad tym pracowali, jak to się mówi, no, fachowcy od tego, że to była rasa Limousin bez roga. I on nie miał rogów w ogóle. Ale agresja w tym bezrogim lbie to była szalona. Także był bardziej może niebezpieczny niż te, które miałem z rogami. Bo tam był moment i on atakował. No cóż, kupiłem go, jeszcze ciekawostkę powiem, kupiłem go o wadze 300 kilo. Niedaleko stąd, dosłownie tam parę kilometrów, tam była hodowla bydła Limousin. W tej chwili już nie ma tej hodowli, tam są pole uprawne. No i cóż, też go nazwałem niedźwiedź, ale był bardzo trudny do nauki. Agresja. Żeby go nauczyć chodzić, to ja walczyłem z nim rok czasu. Wprost to jest nie do pomyślenia, prawda? Wyprowadzałem go, już miał stałe kółko nosowe i kantar, no bo wiadomo, nie szło mu założyć sznurka na rogi, bo ich nie miał. Więc kantar miał, mocny kantar na łbie i stałe kółko nosowe, ale spacer wyglądał w ten sposób. Wyprowadzałem go za stodołę, a byk, jak z podwórka wychodził normalnie, tak za stodołę dostawał raptem szalonego przyspieszenia. Potrafił zrobić taki skręt raptem, sznur nosowy, wtedy automatycznie znajdował mu się na karku. To była, kark miał bardzo dobrze umięśniony. To była dla niego taka przekładka, że już nie miałem wtedy szansy utrzymać się na nogach. Po prostu zwalał mnie z nóg i gnał sobie w pole. A ja zostawałem i później musiałem chodzić po polu, żeby go do obory napędzić i szukać sposobów na niego. Także do nauki był. Opowiem, jak wyglądała na nim jazda. Chciałem go ujeździć. To moja jazda wyglądała w ten sposób, że tak jak na rodeo. Kowboj dosiada byka w klatce, prawda, na rodeo. A ja go dosiadałem z dębowego słupka przy ogrodzeniu. Wiązałem go krótko, sznur był zarzucony dwa razy dookoła. Z tego słupka, już miałem wtedy popręgę, chwytałem się popręgi, hop, na grzbiet. No i tyle na nim usiedziałem, jak w miarę tańczył, ale jak sznur zwolniłem ze słupka, to byk ruszał ostro w pole i 16, a maksymalnie 17 moich kroków mogłem na nim jechać. Wylatywałem w powietrze i wpadałem, śnieg był bardzo głęboki do kolana, i wpadałem w śnieg. I to powtarzałem wiele razy. I mówię, mój rekord to było usiedzieć na nim 18 kroków. No, z tego co wiem dzisiaj, to może bym szukał innych sposobów, ale ja już po prostu poniechałem tego, bo spadać na śnieg to na śnieg, ale spadać gdzieś na jakąś grudę, a jeszcze, jak to się mi nie daj Boże, rzuciłbym gdzieś na jakieś ogrodzenie, na jakiś słupek, no to mogłoby się źle skończyć. Dla niego specjalnie zrobiłem taki coś a la kierat. Była taka mocna konstrukcja stalowa, umocowana czterema palami w ziemię, bo były łapy, w łapach były otwory, wbite były cztery pale, metrowe dosłownie, żeby nie mógł tego wyrwać z ziemi. To było dość ciężkie. Na tym był założony skręt od starej platformy. To było coś a la przyczepa. Chodziło o ten skręt, że posłużył mi do zamocowania tam jarzma, na którym były przytwierdzone drągi. Jeden był w kształcie litery A. Oczywiście wierzchołkiem był zamocowany na jarzmie. Po przeciwnej stronie był drugi drąg, bardzo długi i gruby, który służył jako przeciwwaga. Ja go po prostu zaprzęgałem w pasy i do tej poprzeczki, która stanowiła po prostu zakończenie tej litery, to było na końcu. To było coś tak jak trójkąt zamknięty, na dole grubożerdzią. Tam go zaprzęgałem, także on nie mógł odskoczyć po prostu, tylko musiał iść dookoła, tak jak go trzymał ten drąg. No i
jak go zaprzągnę pierwszy raz i odskoczyłem od niego, to on oczywiście ruszył galopem i karuzela leciała wokoło, ładnie leciała. To był galop. Sąsiad, który mieszka niedaleko z synem, to stali tam, jak to się mówi, za ogrodzeniem w krzakach i śmieli się, jak byk galopuje. No a byk sobie galopował, obiegł może z 20 razy, może 20 parę. Trochę musił, jak to się mówi, bo przecież szarpał się, żeby się wyrwać, a tu urządzenie nie puszczało go, musiał gnać. Trochę się zmęczył, później chodził dookoła. Później, żeby to lepiej wyglądało, to ja do tego drąga, który był przeciwwagą, to sobie uwiązałem tył od woza, tylnie krzesło z osią, z kołami, no i na tym jechałem, ale kiedyś zdarzyła mi się taka przygoda, że zaprzęgłem go do tej mojej karuzeli i nie zdążyłem odskoczyć, a byk ruszył. Więc żeby mnie nie zdratował, nico, no to ja musiałem się chwycić tego drąga, który był przeciwwagą, rękoma, a on biegł dookoła, a ja jechałem po tej bieżni dosłownie, ciągnął mnie nogami po ziemi. Bo nie mogłem zdążyć, to było za mało czasu, on taki miał pęd, że, a jeszcze do wózka to jeszcze miałem kawałek, żeby na te krzesło wskoczyć. No i taką jazdę pamiętam. No i tak właśnie odbywał się spacer z nim. Wyprowadzałem go codziennie, zaprzęgałem do tej karuzeli, no byk pobiegał sobie po tej bieżni, ja pojeździłem na tym krześle od woza. No i fajnie to wyglądało, no nie było komu tego filmu zrobić, bo naprawdę byłby ciekawy film, jak on gna w tej karuzeli, prawda? No i to jest właśnie ten byk. To jest ten byk. Ten sam, bez rogi. Może nie są te zdjęcia zbyt takie widoczne, no ale tu są. Tu właśnie go trzymam, mam rękę na grzbiecie. Tak, na tyle mi pozwalał. Ale jak go prowadziłem na spacer, to musiałem uważać, bo jakby na drodze było, czy gdzieś na miedzy była jakaś kretowina czy coś, to automatycznie atakował łbem tą kretowinę, no a potrafił rękę mi naciągnąć nieraz. Musiałem na niego zawsze uważać, bo ta agresja była szalona. Też nie, on był bardzo niski na nogach, też dochowałem go do tony, miał tonę z haczykiem. No i oczywiście trzymałem go za 3 lata i ładne cielaki po nim były. Tu mam następnego byka. Też pokażę, może zaczniemy od tego zdjęcia. Tak. Też się nazywał niedźwiedź. To już był bodajże trzeci czy czwarty niedźwiedź. Tak mi jakoś pasowało byka nazwać niedźwiedź. No mówiłem do niego, ej mój niedźwiadku. Też kupiłem go o wadze 700 kilo, nawet ponad 700 kilo. Ładnych parę kilometrów stąd, tam też była duża hodowla bydła. Byk był na polu, krył krowy. Jak żeśmy pojechali go kupić, to sprawa rozegrała się w ten sposób, że najpierw mieli go robotnicy napędzić na samochód, miał być dowieziony do gospodarstwa i zważony. Ale to jest też ten sam byk. Ładne byłoby czysko. Bardzo dobrze ujeżdżone. No cóż, byka o wadze 700 kilo. Trzech ludzi próbowało go napędzić na samochód. Byli oczywiście z kijami. Jak podeszli do niego na pewną odległość, no to jeszcze dzieliło go od nich kilkanaście kroków. To byś już zrobił. Takie coś, żeby przybrał, zamruczał groźnie. To było takie, przekręcił łbem. No znaczy cóż, byś już szykuje się do ataku. Ludzie z kijami rozpiechli się na wszystkie strony. Było koniec napędzania. Ale gospodarz, właściciel tego byka mówi, słuchajcie, my go tak nie napędzimy. Dajcie najspokojniejszą krowę ze stada na samochód.
No i to jest też ten sam byk. Ładne byczysko. Rogi miał podobny układ rogów jak ten obecny mój Ali. No i nawet z budowy całkiem podobny. Fajny był byk. Więc wprowadzili najspokojniejszą krowę na samochód. No oczywiście, ludzie byli daleko, a byk pochodził, jak widział, co się dzieje, że tam krowę wprowadzono, to byk zrobił na polu parę kółek i wszedł na samochód. No ludzie dolecieli od przodu samochodu, zamknęli klapę i już byk był. Później jeszcze mieli problem, żeby go napędzić na wadze, też tam ludzie atakował, no ale sposobem dało się go tam. Tam wszystko było bezpiecznie, bo waga była tego bezpieczna, miała wysokie te poręcze, tam wszystko było tak jak trzeba. Samo wejście na wagę to też odpowiednie ogrodzenie z grubych rur. Także tu odbyło się bezpiecznie, byk przyjechał do mnie. Sposobem go żeśmy napędzili na oborę, ale jak młodszy syn Daniel poszedł byka obejrzeć, no byk był w kojcu, wyciągnął rękę do kojca, to byk od środka rogami po płocie jak z tak ogromną siłą uderzył, że no cóż, syn przyszedł i mówi, ale kupiłeś byka, takiego zwierza, jak ty go obuczysz? A ja mówię, Daniel, przeżegnam się, Pan Bóg, da Pan Bóg, że obuczę. No i faktycznie, po pół roku, nawet to nie było pół roku, to było 5 miesięcy, już byk był ujeżdżony. Podchodziłem do niego, obchodziłem się z nim łagodnie tam. Mam swoje sposoby po prostu. No i ujeździłem go, tylko jeszcze w międzyczasie zdarzył mi się taki wypadek. Zanim go obuczyłem, uczyłem chodzić, to o mało mi nie zabił i to nie była byka wina, tylko moja. Co opowiadałem w pierwszym odcinku, że prowadziłem go, uczyłem go chodzić i byłem daleko od gospodarstwa. Miałem go w prawym ręku, oczywiście za kółko nosowe, ale miałem zbyt długi sznurek i szłem obok byka. Byk szedł fajnie, ale z kępy suchej strawy po lewej stronie wyskoczył zając i byk raptem zwinął się, jak strzelił racicami. To racica, tylko czułem pęd przy prawym uchu i jak beret ten wojskowy noszę tak na prawą stronę zbakierowany, tak ten beret zsunął mi się na ramię. I tak pomyślałem sobie, jak gdyby ta racica poszła parę centymetrów dalej, to przecież rozbił mi głowę, no i tego się nie spodziewałem. I byk strzelił i cóż. A później cóż, zając znikł, pobiegł sobie w pole, byk uspokoił się i dalej żeśmy szli. I tu jeszcze mam jedno zdjęcie też z tym samym bykiem. Tak to wygląda. I też później jeszcze miałem z nim jeszcze jedną przygodę, że ale nie zwalił mnie. To był koniec sierpnia, po żniwach, na polu ściernisko. Jechałem ze spaceru, po prostu jechałem wierzchem na byku. Z prawej strony małe stadko kuropat głośno zerwało się. A byk, jakby go sprężyna wyrzuciła, czterema nogami, tak jak baran potrafi skoczyć, tak samo byk raptem wybił się czterema nogami do góry. Wyrzuciło mnie to może z metr ponad byka, ale z byka nie spadłem, tylko tak jak kowboje w biegu dosiadają, tak z powrotem dosiadłem byka. No i roześmiałem się. Ale po prostu dlatego tak się zdarzyło, że nie trzymałem się popręgi. Bo gdybym się trzymał popręgi, to bym nie wyleciał. Po prostu jechałem sobie ręce, jedna ręka na sznurku, druga swobodnie, tam z jakimś małym patykiem, no i w pewnym momencie kuropatwy i wyrzutka. No cóż, o poprzednich bykach tu nie będę opowiadał, bo były przedtem też byki ujeżdżone, ale nie było komu zdjęć zrobić, no i umknęło.
tam co nieco zostało w mojej pamięci, no i cóż.